Duszpasterski kongres teologiczny w auli Pawła VI w drugim dniu 10. Światowego Spotkania Rodzin właśnie dobiegł końca. Dlatego chcemy krótko podsumować ten bardzo intensywny, pełny dzień spotkań i na modlitwie, i na refleksji, i na świadectwie, i na prelekcjach. A było dzisiaj dosyć bogato, można było wiele ciekawych rzeczy usłyszeć. Było intensywnie, na szczęście pada, pozdrawiamy właśnie spadającego tutaj Rzymu, pochmurnego. No właśnie, aż mi się zmoczyła koszulka, troszeczkę. Ale cieszymy się, bo jest bardziej orzeźwiająco, tak jest. Więc i ten wiatr, dużo lepiej. Ta bryza, nie wiem, z morza, ale słychać mewy, więc to się z morzem kojarzy. Tak. A dzisiaj było bardzo dużo paneli, tak jak już tutaj ksiądz wspomniał, było można wybierać, na każdą godzinę było mniej więcej były cztery panele. Było dużo mowy o ojcostwie i macierzyństwie, też pewnie w kontekście dzisiejszego Dnia Ojca. Jeszcze raz pozdrawiamy ojców. Tak, już pozdrawialiśmy, ale pozdrawiamy jeszcze raz. Tak jest, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Mówiliśmy, też słyszeliśmy o rodzinach i kapłanach, którzy są wspólnie dla Kościoła na misjach. Słyszeliśmy też na jednym z paneli o komunii między rodzinami i w rodzinach. I także widzieliśmy prezentację, która mówiła nam o roli osób starszych, o tym, że osoby starsze niosą nam wiarę, niosą życie, ale też niosą nadzieję wtedy, kiedy wydaje się, że Bóg się spóźnia w naszym życiu. I też bardzo mi dotknęło panel ostatni, Moniki Eduardo González, nazwisko Soriano, takie dłuższe, którzy mówili o takim towarzyszeniu w pierwszym czasie małżeństwa. Mówili o tym, że rzeczywiście ten pierwszy czas wchodzenia w małżeństwo, poznawania się, zwłaszcza ojcostwo i macierzyństwo, to jest droga wymagająca i potrzebująca na samym początku dużego towarzyszenia. Ale takie słowa, które też najbardziej mi dotknęły, to, że rodzina jest wszystkim i że dzieci, one są, każde dziecko, które przychodzi na świat, ono jest nową nadzieją dla świata. Ono jest nową nadzieją na zmianę w świecie, w którym jesteśmy. Także piękne rzeczy się dzisiaj działy. W takiej małej komórce, jaką jest rodzina, spojrzenie tak globalne poprzez to nowe życie, które się rodzi i trzeba tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że chociaż przeżywamy spotkanie, możemy też używać słowa kongres rodzin, to jednak nie jest jakiś zwyczajny naukowy odczyt, elaborat, tylko to są świadectwa i te świadectwa są, myślę, najbardziej uderzające. Tak samo jak tutaj u nas w studio też pojawiają się różni ludzie, tak, prawda? I też nie staramy się silić na jakieś naukowe definicje. Teologię. Teologię właśnie. Tylko chcemy mówić o tej rzeczywistości, która nas otacza. Mówić o rodzinie jako o czymś realnym, namacalnym, czego każdy z nas doświadczył, nawet jeżeli jest księdzem. Tutaj właśnie przypomina mi się jeden z wywiadów, że co ksiądz może powiedzieć o rodzinie? No może powiedzieć bardzo wiele, no bo przecież sam pochodzi z rodziny, sam miał mamę, miał tatę, czasami więcej niż tylko jedno rodzeństwo i to daje bardzo duży pogląd na tą rzeczywistość, jaką jest rodzina. Bo taką, jaką mamy rodzinę, takich mamy kapłanów, takie mamy siostry zakonne, takich mamy ojców, takie mamy matki w następnych pokoleniach, więc świadectwo i jeszcze raz świadectwo, to jest chyba najpiękniejszy owoc tego, co tutaj w Rzymie przeżywamy. Tak, i to świadectwa najbardziej dotykają, świadectwa osób, które też mówiły o swoim powołaniu w czasie wywiadów, które prowadziliśmy. Myślę, że to jest coś, co nie jest tylko teorią, ale to jest życie w praktyce. To jak Bóg się objawia w naszym życiu na co dzień, jak my Go doświadczamy i jak bardzo On jest obecny w prostych rzeczach, w naszym życiu codziennym. I nawet
Powiem tutaj rzecz, którą może jako ksiądz nie powinienem o tym mówić, tym bardziej nastawiam ucha. Mianowicie, może właśnie w tym się objawia ta synodalność Kościoła, którą ja tak do końca nie rozumiem w pełni, ale czuję, że w tym się objawia synodalność Kościoła, że właśnie tą sprawę, którą tutaj wspólnie na tych spotkaniach rozpatrujemy, czujemy wewnętrznie, ona jest w naszym sercu i dlatego tutaj w tej chwili nie ma tłumów, tak jak bywa to podczas Światowych Dni Młodzieży. No, młodzież ma troszeczkę inną specyfikę, ale są delegaci, którzy są takimi świadkami i przekaźnikami. Wracają do swoich wspólnot diecezjalnych, parafialnych, opowiadają o tym, co doświadczyli i w sumie też opowiadają o rzeczach, które jakieś nie są odkryciem, bo ci ludzie, którzy tam w tych wspólnotach rodziny czekają na te sygnały stąd, z Watykanu, jeżeli je usłyszą, to się pokryje z ich rzeczywistością. To nie będzie jakimś odkryciem, tylko będzie po prostu czymś, co oni również przeżywają. Tylko potrzeba nam modlitwy, tylko potrzeba nam nowego ducha, tylko potrzeba nam właśnie tego powiewu świeżości Kościoła, który jest we mnie, w tobie, w każdym z nas. Oczekujemy na dalsze punkty programu. Teraz za chwilę koncert na Lateranie. I czekamy, oczekujemy, co Pan Bóg przygotował nam na kolejne dni tego światowego spotkania rodzin. Tak jest. Bardzo serdecznie zapraszamy stąd, ze studia na dachu EWTN Polska, nieopodal placu świętego Piotra, ksiądz Piotr Wiśniowski, Aleksandra Cichocka.